Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest 2 października, 27 niedziela zwykła, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia jest taką nauką praktycznej pokory. Jak postępować w momencie, kiedy ktoś nas chwali, żebyśmy uniknęli takich dwóch błędów, takich skrajnych, dwubiegunowych, z jednej strony, żebyśmy nie mieli niskiego poczucia własnej wartości i nie pielęgnowali, nie hodowali jakichś kompleksów w nas, a z drugiej strony, żebyśmy nie czynili siebie jakichś egocentryków, ludzi, którzy uzależniają swoje działanie tylko od tego, czy ktoś nas pochwali, czy nie. I dzisiejsza Ewangelia przychodzi nam z pomocą. Kiedyś obserwowałem tresurę delfinów i również tresurę piesków. Kiedy na przykład zwierzę posłuchało komendy, na przykład powiedziało się daj głos, i pies rzeczywiście to zrobił, trzeba było nagrodzić, żeby następnym razem również było posłuszne, żeby wiedziało, że posłuszeństwo łączy się z jakąś nagrodą. Natomiast w naszym życiu, czy tak powinno być? Czy przypadkiem nie powinniśmy sobie uświadomić, że to co robimy, to jest tak naprawdę nasz obowiązek? Powinniśmy być ludźmi dobrymi, którzy wymagają od siebie to, nad czym możemy się zastanowić, to czy możemy zrobić jeszcze lepiej daną czynność, czy możemy jeszcze bardziej się rozwinąć. Pan Jezus daje nam dzisiaj praktyczne wskazanie. Kiedy ktoś nas pochwali, żebyśmy mówili: Zrobiliśmy wszystko to, co do nas należy, nie zrobiliśmy coś ponad normę. Dobrą radą jest odnoszenie również naszych sukcesów do Pana Boga. Kiedy ktoś nas chwali, to mówić chwała Panu. Bo rzeczywiście, jeśli tak chcemy wprawdzie stanąć wobec naszych predyspozycji i dobrych cech, to musimy uznać, że wszystko cokolwiek mamy pochodzi od Pana Boga. Naszą zasługą może być to, że przyjęliśmy ten dar i staramy się nim służyć. Nie zakupujemy go dla siebie, ale służymy nim dalej. Natomiast jeżeli robimy coś dobrego, to nie podkreślajmy tej czynności. Jak mówi Pismo Święte, niech nie wie lewica to, co czyni prawica. I to, o czym teraz mówię, jest w dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus pragnie, abyśmy wszystko skupiali na wierze. Nawet w to, to, co jest niemożliwe, takie jak przesadzenie na przykład drzewa czy morwy i wsadzenia do wody, do morza. Takich rzeczy się nie robi, takie rzeczy są niemożliwe. Ale jednak, dla Pana Jezusa wszystko jest możliwe. Dlaczego? Dlatego ufajmy Panu i cokolwiek dobrego zrobimy, odnosimy do Pana Boga. I to jest tak samo jak z jedzeniem. Nie może być jakiejś takiej przesady. To, że spożywamy pokarm, to jest bardzo dobre i bez tego byśmy prawdopodobnie daleko nie ujechali, ale w momencie, kiedy jest tego za dużo, to w tym momencie jest to niestety, ale niestrawne dla naszego organizmu. Kiedy czasem dziecko dostanie słodycz, czy jakiś zje sobie cukierka, w porządku. Ale w momencie, kiedy opycha się tym wszystkim, to już jest niezdrowe. I tak samo, jeśli chodzi o chwalenie kogoś, pochwalmy kogoś. Doświadczenie pedagogiczne mówi, że jeżeli jakaś cecha została zauważona przez wychowawców, na przykład dziecko potrafi ładnie tańczyć, ładnie śpiewać, ładnie rysować, i pochwalimy jedną z tych cech, to ta pochwalona cecha bardziej dynamicznie się rozwija. Więc chwalmy innych, ale nie uzależniajmy dziecka od tego, czy będzie chwalone, czy też nie. Być może czasem potrzeba, potrzeba jakiejś nauki pokory. Czasem może powiedzieć dziecku, że nie bądź takim chwal, chwalipiętą, które jest takie głodne takiej pochwały. Zobacz, inni są osobami, którzy nie przechwalają się, a posiadają o wiele więcej dobrych cech. Pokora, kochani, jest to takie stanięcie w prawdzie, czyli uznanie tych dobrych cech, ale również zdawanie sobie sprawy z tego, że powinniśmy pracować nad sobą, że może nie osiągnęliśmy jeszcze pełni tego, do czego Pan Jezus nas wzywa. A teraz konkretnie, kochani, jeżeli ktoś cię pochwali i powie słuchaj, jesteś super, to nie mów, nie, nie, nie jestem super, jestem beznadziejny. Nie mów tak. Podziękuj i powiedz dziękuję ci. Słowa, które mówisz, są bardzo miłe. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie jestem doskonałym. Jeszcze muszę dużo popracować nad sobą i wiem o tym, że Pan Bóg daje mi te cechy i te możliwości, żeby zrobił jeszcze coś lepszego. I również zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze ze mną jest tak najlepiej. Czasem zdarza się, że łapię się na tym, że gdzieś tam niestety zawodzę siebie i innych i Pana Boga. Kochani, nie podcinajmy sobie ani innym ludziom skrzydeł. Nie mówmy do kogoś, że jest beznadziejnym. I również nie chciejmy karmić kogoś pochlebstwami, tworząc jakieś takie dziwne monstrum, człowieka, który nie ma jakiegoś takiego zdrowego podejścia do siebie, nie ma dystansu do swoich zalet, do swoich wad. Ważne jest, żebyśmy wszystko odnosili do Pana Boga, żebyśmy wiedzieli o tym, że jeżeli coś dobrego robimy, to nie dzieje się to bez zasięgu Bożej Mocy, bez pomocy Pana Boga nie damy rady. Tak naprawdę jestem w stanie zrobić to, co jest moim ideałem, tylko wtedy, kiedy Ty mi w tym pomożesz. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie, Boże, błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Do jutra.